słyszałeś o tej tablicy, o tej? Tak, tak, słyszałem, tak, no. Że stadion nosi imię teraz pana Petra Wieczorka. No wiem, że ile dużo zrobił dla piłki w Gliwicach, dużo o tym słyszałem i myślę, że zasługuje na to. Ten stadion, nie? Tak, ten stadion i super. Chciałem z tam pogadać tak na spokojnie, bo już po meczu emocje opadły. A jesteśmy przed Lechem Poznań, tak? Wczoraj pierwszy czwartek wolny od dłuższego czasu. Tak, tak. Powiedz mi, jak to wygląda atmosfera teraz w szatni? Bo najbardziej teraz potrzeba trochę spokoju. No tak, no myślę, że atmosferę musimy utrzymywać cały czas, obojętnie jak jest. Musimy po prostu starać się, aby była atmosfera cały czas dobra i abyśmy to przenosili potem i na boisko. Powiedz właśnie, no to jest tak, że zaczyna się właśnie te problemy zawsze, jak wpadają bramki, to zaczynamy znać o bramkarzu, no ale ty chyba czujesz się w optymalnej formie, tylko kwestia tego, że po prostu cały zespół odpowiada za te bramki, tak? No tak, no po prostu zawsze tak jest, no jest, jak padają bramki, tak jest trudno, no to jak po prostu może jest taki okres, że nie idzie, nie układa się idealnie, ale ja myślę, że to musimy po prostu wyczekać i przełamać to i będą padać bramki, ale na drugą stronę. No właśnie, mówisz o tej atmosferze, bardzo ważne, by się teraz zachować taki spokój chyba. I spokojnie, ale ciężko pracować, tak? Ale to się łatwo mówi, ale tak, no, tak. Trudno nie myśleć o tym, jak się jest na ostatnim miejscu w tabeli. Tak, no jak nie masz wyniki, tak jest trudno jakiś po prostu mać spokój. No ale ja myślę, że musimy trzymać wszyscy razem i tak jak my trzymali razem, jak my wygrywali, no teraz po prostu my parę meczy przegrali, jest może trudniejszy okres i musimy to przełamać. I nie jest tak, że przegrywamy wszystko, bo ja myślę, że wygraliśmy bardzo trudne mecze w europejskich pucharach i może to nas kosztowało dużo, dużo sił i myślę, że teraz już się skupiamy tylko na ligę i puchar polski i ja myślę, że to przełamiemy i będzie to wszystko na dobrej drodze. No właśnie, ludzie by tego nie chcieli widzieć. Wytykali nam, że nie strzelaliśmy bramek w lidze, a w międzyczasie strzelamy tu trzy bramki zespołowi z Austrii, tak? Dobrze pamiętam, 3-2 tak. Było, tak? I to też bardzo taki dramatyczny mecz. Dwie bramki strzelamy w Mińsku. Czy nie jest tak, że ludzie troszkę też jakby nasycili się tymi sukcesami i zaraz wymagają od was rok w rok? No na pewno, no tak jest. Po prostu jak zrobisz jeden rok mistrzostwo, drugi rok zrobisz trzecie miejsce, myślę, że ludzie się do tego przyzwyczaili i to jest normalne, że teraz będą wymagać, abyśmy cały czas grali tam o czelówkę, ale ja myślę, że jest to trudne. Po każdym sezonie się dużo zmieniło. Po każdym sezonie odszedli najlepsi zawodnicy, przyszli nowi. Musieliśmy się zgrać. Myślę, że w tym wcześniejszym sezonie to zrobili dobrze. No i teraz po prostu też myślę, że trzeba trochę czasu, abyśmy się zgrali. Ci nowi zawodnicy, powiedz mi, czy taką samą jakość dają twoim zdaniem? Czy są lepsi? Czy na podobnym poziomie? Czy jednak jest ta jakość jest niższa? Ja myślę, że wszyscy zawodnicy, co dołączyli do drużyny, są bardzo dobrzy i po prostu nie chodzi o to, że ci są lepsi, gorsi, ale myślę, że chodzi o to, że trwa trochę czasu, kim się drużyna zgra i kim się do siebie może przyzwyczajmy. A myślę, że tam nie ma co gadać o tym, czy kto jest lepszy, gorszy, po prostu każdy zawodnik, co dołączył, ma jakąś klasę, nie? Ale jest to, na pewno jest trudne, jak ci odchodzi zawodnik, napríklad jak Jorge, ktorý strzelil kilka bramek. I myślę, že będzie trudno to kogoś nalazť, kto ho zmieni, ale ja myślę, že máme prišli zawodnicy, ktorí môžu to powtórzyć. Kogo ci najbardziej brakuje, tak jakościowo, piłkarsko, Jorge? No myślę, že pod względem bramek je to na pewno Jorge. Ale tak samo bylo ešte v tým wcześniejszym sezóne. Odszedł Alex, Joel, Giku i teraz Uroš, Tom. I ja myślę, że to jest każdy zawodnik, wszyscy brakują na pewno. Ale teraz mają szansę nowi, tak? Mają szansę Tomek wreszcie chłopak. Tak, mają szansę i myślę, że radzą sobie dobrze, no po prostu on na razie to tak nie wygląda, albo nie są wyniki. Ale ja myślę, że nie jest tak, że ktoś wskoczył i gra źle. Po prostu myślę, że trzeba trochę czasu i zawsze jak się przebuduje drużyna, tak trzeba trochę czasu, aby się to wszystko poukładało. No właśnie, też kibice niektórzy mówią, że nie wymagają od was zdobywania mistrzostwa rok w rok, ale jednak na to ostatnie miejsce ciąży. To jednak chyba no, nie jest absolutnie związane z potencjałem tej drużyny, bo ta drużyna to jest
na dużo wyższe miejsca, tak? No na pewno nie zasługujemy na ostatnie miejsce. No po prostu zasługujemy teraz tylko dlatego, że mamy takie wyniki, a myślę, że drużyna jest mocna i myślę, że po prostu potrzebujemy jakiś jeden może mecz, który wygramy i wszystko się to zmieni. I na pewno nie możemy mieć nic za złe do kibiców, że wymagają więcej, bo po prostu o to chodzi, abyśmy grali tam o najwyższe cele i byli tam gdzieś u góry w tabeli. Jakie to jest w ogóle uczucie, jak tam taki zawodnik, którego bardzo dobrze znasz, Maku, strzela dwie bramki i to jeszcze decydują o tym, by... To jest tak, że ty znasz go lepiej, to było bardziej na korzyść dla ciebie, że wiedziałeś, jaką będzie się zachował w polu karnym, czy bardziej on wiedział, które to są twoje słabe strony i gdzie znaleźć drogę do bramki? Ja myślę, że nie jak bardzo my się na tym nie skupiali. Myślę, że ani ja, ani Maciek po prostu tak wyszło, że on nam strzelił dwie bramki. I szkoda tego meczu, lebo dostaliśmy się do prowadzenia. I potem my od razu dostali szybko bramkę na 2-2 i szkoda, na pewno szkoda tego meczu. Można było naprawdę wygrać, ale no, tak się ułoży po prostu, tak? To jest piłka nożna, tak, i to jest tak, jedna jest. Akcja. Jest, po prostu oni strzelali karny, jest 1-0, potem dajemy na 2-1 i od razu tracisz bramkę na 2-2, no i w końcu ta trzecia bramka zrobili fajną akcję, nie? I taka jest piłka. A jeśli chodzi o to cieszenie się po bramce, bo też Wilczek to jest zawodnik, który też kiedyś grał w Piaście, strzelił nam bramkę na Hadze. Jak ty w ogóle do tego podchodzisz? Taki zawodnik powinien się nie cieszyć z takiej bramki, no bo grał dawno w tym klubie z szacunków, tak niektórzy robią. Czy to ma jakieś znaczenie? Gdybyś ty strzelał bramki, to byś się cieszył, no to nie jest do końca jakby twoja pozycja. Tak, więc tak. Nie spotka cię taka sytuacja raczej, ale no gdybyś, nie wiem, jakiegoś karnego musiał strzelać w mojej drużynie, to... Nie wiem, w jakich nastrojach odchodził stąd, z Gliwic, to tak nie wiem, czy się cieszył, czy nie. Po prostu strzelił, myślę, że bramkę, no w ważnym meczu, tak się cieszył. No teraz ja myślę, że na pewno szanuje Piasta, ale teraz po prostu gra w innej drużynie. No i chcę tam strzelać bramki. Jeszcze ostatnie wydarzenie, no Piotrek niestety też nas pożegnał w tym roku, podobnie jak Suarez na tej konferencji, no bardzo dużo emocji. Nie wiem, czy widziałeś w ogóle ten materiał z Piotrkiem? Nie widziałem, ale na pewno, no tutaj spędził trochę czasu i strzelił tu parę bardzo ważnych bramek, no i to jest nas dalszy zawodnik, który będę na pewno brakować i tutaj napastnik teraz numer jeden i na pewno zawsze jak ci odchodzą takie postaci, tak jest trudno to zastąpić. Ale ja myślę, że mamy tutaj chłopaków, którzy mogą go bardzo dobrze zastąpić. Mówił o tej szatni, że taka szatnia to rzadko się zdarza, czy kiedykolwiek. Może to potwierdzić, że to jest taka... Tak, na pewno po prostu to jest to, co mówię, że jak my grali tam o te mistrzostwo i tak trzymaliśmy razem. No teraz to samo musimy zrobić, kiedy jesteśmy teraz w dole tabeli. I szatnia myślę, że funkcjonuje dobrze, nie ma tutaj jakiejś grupy albo jakieś problemy i myślę, że dlatego my odnieśli ten sukces i teraz to musimy znów zrobić to samo, aby to kabina funkcjonowała i ten czas funkcjonuje i myślę, że tylko wtedy możesz odnieść jakiś sukces. Te sprawy bieżące wczoraj, dwa mecze w pucharach oglądałeś, Legię i Lecha? Tak, oglądałem tam chwilkę i ten mecz i ten, no i myślę, że Lech bardzo dobrze się zaprezentował i super i szkoda tej Legii, no po prostu to są te europejskie puchary, no jak aż na jeden mecz tam nie ma co bardzo kombinować, nie? No i po prostu tak się poukładało. Właśnie Lech, który przyjeżdża do nas w niedzielę, czy oni będą... Polska Liga jest tak czasami nieprzewidywalna, że Lech potrafi wygrać tutaj w Belgii, a potem przyjechać do Gliwic i przegrać, tak samo Górnik też, który był liderem, jest liderem, tak? I przyjeżdża tam, jest mecz z Wisłą Kraków, tak? Tak. I 0-0, tak? I wszyscy myśleli, że ich rozjadą. Jak to jest w ogóle? To może teraz wszyscy będą myśleli, że Lech rozjedzie Piasta, a to Piast wygra? Nie, no ja myślę, że tutaj, tak jak mówię, w polskiej ekstraklasie nie ma różnicy. Jak gra pierwszy z ostatnim, może ostatni wygrać i nie jest tu, nie masz w lidze łatwego meczu. Mhm. I po prostu... No Lech na pewno przyjdzie w dobrych nastrojach, ale i na pewno będą trochę zmęszone i to musimy mi wykorzystać. I nie, myślę, że nie jest tak, że oni przyjdą i tutaj nas rozjadą. No po prostu my musimy skupić się na sobie, zagrać na naszym najwyższym poziomie i powalczyć o to, abyśmy ten mecz wygrali. Jesteśmy w pucharach, rozmawiając o pucharach jeszcze w tym temacie. No wczoraj też losowanie Ligi Mistrzów. Jak oceniasz i który zespół twój ulubiony jest w jakiej grupie? No, nie mam tam jakiegoś ulubionego
ulubionej drużyny, a ale FIFA, widziałem... przepraszam, zawsze kim grasz? Na FIFA? Tak. No za Bayern München. A to masz, tak. Z takimi mocnymi drużynami i trochę tam powalczyć i zmierzyć się z najlepszymi. Okej. Okay. Jeszcze takie pytanie do Sielecha. No, jakie ty masz samopoczucie przed tym meczem i jak ocenisz bramkarza z drugiej drużyny właśnie? Filip Bednarek, tak? Tak, no myślę, że prezenty są bardzo dobre. Wczoraj obronił karny. Myślę, że mal dobrý meč. Ja nie lubię oceniać bramkarzy, lebo dla mnie w polskiej ekstraklasie jest dużo, bardzo, bardzo dużo dobrych bramkarzy. I nie jestem od tego, aby som oceniał, kto jaki jest. I myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani na ten mecz. Jesteśmy, możemy powiedzieć, wypoczęci, lebo mieliśmy teraz trochę więcej czasu. No i musimy zrobić wszystko dla tego, abyśmy ten mecz wygrali. Okej, okay. Ty przed meczem rzadko jesteś skory do rozmów, zawsze zwyczaj wychodzisz jako pierwszy, tak. W słuchawkach, tak. Sprawdzasz sobie coś i wracasz bez słowa. Dlaczego? Chodzi tylko o koncentrację? No tak, ja całkowicie nie jestem ten typ, co dużo, dużo gada i ma jakichś dużo rozmów. Po prostu przed meczem skupiam się na mecz i snażam się iść, nie wiem, sprawdzić boisko, trochę się tak przyzwyczaić do stadionu i skupiać się na siebie i na swojej grze. Co sprawdzasz dokładnie w tym boisku? Murawa jaka jest i całkowicie takie uczucie ze stadionu. Twoja tam, to pole 5 metrów chyba najważniejsze dla ciebie? Tak, tak, no. Na szczęście już teraz i u nas jest murawa lepsza jak w tych ostatnich, w ostatniej sezonie, także myślę, że już nie mamy jakiejś wymówki. Okej, okay, dziękuję ci bardzo. Popytałbym jeszcze Tomka Huka, czy można? Tomek jest zajęty teraz, myślisz? O, powiem, myślę, że nie. Chciałem z nim pogadać. A jak cię w ogóle z nim współpracuję? Z Hugą? Tak, dobrze, dobrze, dobrze. No teraz jest Kuba i jest Tomek, tak? Tak, tak, tak. No, no tam, czy Tomek jest już na tym poziomie, który pokazywał też tam w dunajskiej stredzie? Tak, ja myślę, że tak. No, teraz zaczął dopiero grać, tak myślę, że jak będę jeszcze więcej tych meczów, będzie dobrze, ale ja myślę, że jest w dobrej dyspozycji i myślę, że jest w takiej formie jak w dunajskiej stredzie. Okej, okay. Pomagasz mu tam trochę, kierujesz nim? Co wam się współpracuje? Myślę, że współpracuje się nam bardzo dobrze. Pomagamy sobie wszyscy i nie ma najmniejszego problemu. Dziękuję. To za tydzień z nim pogadamy. Dobra, okay. Dzięki. Dzięki ci wielkie. Dzięki. I miłego treningu. Dzięki.